Lubelska Kafe, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku tego programu. Dzisiaj Państwa oraz moim gościem jest znana oraz ceniona lubelska artystka, pani Krystyna Szydłowska. Bardzo jest mi miło. Dzień dobry, witam wszystkich. Znana i ceniona lubelska artystka. Mówimy lubelska, bo przecież nasza, ale wywodzi się pani z Łodzi. Tak, jestem łodzianką, tam się urodziłam. To jest... uciekłam, mając 23 lata. Zakochałam się w Lublinie od pierwszego wejrzenia, jak tylko tutaj przyjechałam. Właściwie to przyjechałam tutaj po to, żeby moje atuty wzrosły, bo pracowałam w Warszawie. Od 75 roku pracowałam w Państwowej Operetce Warszawskiej. Tam byłam w zespole chóralnym i chciałam być solistką. Więc ówczesny dyrektor, pan Pietruski, Ryszard, świetny facet, świetny był dyrektor. Bardzo dobrze go wspominam. No, nie mógł mnie przyjąć jako solistki, więc musiałam wyjechać. A Lublin dawał taką szansę? Dawał. Dyrektor Chmielarczyk przyjął mnie z otwartymi ramionami, tak to czułam. I myślę sobie, pobędę tutaj 2 lata i wrócę do Warszawy, do mojej Warszawy. Tam miałam taką ofertę, mój Boże, no wrócę. No i już miałam jechać, ale tak się zakochałam, że zostałam 37 lat. No właśnie, bo przecież od 1980 roku jest już pani tutaj z nami. Założyła tutaj pani rodzinę. Tak. Pani córka również artystka. Także w Lublinie, w naszym mieście. Proszę powiedzieć, jak się pani pracuje i jak się pani żyje w Lublinie? Spodziewam się, że dobrze, skoro tak długo już tu tak, jesteśmy razem. Tak, oczywiście, że tak. Nie wyobrażam sobie, tak bardzo tutaj wrosłam w to miejsce. Wszystko jest moje, znam wszystkich, przede wszystkim ludzie. Ludzie są tutaj przecudowni, dla mnie. Ojej, uderzyłam w mikrofon. Dla mnie są wspaniali. Nie wiem, na czym to polega, naprawdę nie wiem, ale wychodzę rano, uśmiecham się do wszystkich i tak jakbym wszystkich znała, tak się czuję w Lublinie. Łódź jest już mi daleka. Chociaż tam jest moja rodzina, moje 2 siostry jeszcze. Rodzice już nie żyją, ale jadę tam. Odwiedzam ich, oni przyjeżdżają do mnie, ale moje miejsce na ziemi to Lublin. Kocham Lublin. Bardzo miło nam to słyszeć. Teatr Muzyczny w tym roku, właściwie nawet teraz, dokładnie w tym miesiącu, zorganizował dla pani z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej wydarzenie, ogromne połączenie, również połączone ze setnym przedstawieniem Księżniczki Czardasza. Mhm. W którym również pani występuje. Tak, jestem oczywiście od drugiego aktu, więc bądźcie, kochani, cierpliwi i poczekajcie na mnie ten pierwszy akt. To przedstawienie było wyjątkowe. Nawet pamiętam datę premiery. 5 marca 2005 roku. Artur Hoffman reżyserował to przedstawienie. Bawiliśmy się świetnie. Z Marianem Josiczem, który jest moim partnerem. Oczywiście nie gram księżniczki Czardasza, bo jestem troszeczkę za... w wieku dojrzałym. I mam cudowną, komediową rolę, z której jestem naprawdę szczęśliwa, że wychodzę na scenę. Nie mogę się doczekać, jak 3 lutego zagram to przedstawienie i 4 lutego na moim jubileuszu z całego serca wszystkich bym zaprosiła, z całego serca. Szkoda, że ten teatr ma tylko 400 chyba jakoś tak, około 500 miejsc. Ale wielokrotnie powtarzany spektakl muzyczny, ponieważ Księżniczka Czardasza zostanie wystawiona już po raz setny. Tak, wielka liczba, wielki jubileusz także. No to prawda. Podwójne świętowanie w Teatrze Muzycznym. Teatr Muzyczny, z którym pani jest związana, określa panią tymi słowami. Krystyna Szydłowska jest uwielbiana przez lubelską publiczność i ceniona przez krytykę, w szczególności za...
Znakomite aktorstwo oraz ogromny temperament sceniczny i autentyczną wiz komika. Ja pozwolę sobie tutaj dodać, że znakomite aktorstwo oczywiście jest na deskach teatru godne podziwu, zarówno przez starsze pokolenia, jak i nas, przedstawicieli nieco młodszych. Ogromny talent sceniczny, który przejawia się również w życiu codziennym. Bardzo serdecznie dziękujemy za to, że możemy Panią gościć, za to, że mamy Panią w naszym mieście oraz gratulujemy tego ogromnego talentu i żywiołowego temperamentu, którego na przykład tutaj w programie jesteśmy świadkami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Powróćmy do spektaklu Księżniczka Czardasza. Jakie uczucia wiązały się z przyjęciem roli, z występem po raz pierwszy w tym akurat spektaklu? To było... Ja już byłam na emeryturze. No tak. Bo 2004 rok. I z prawdziwą satysfakcją przyjęłam tę rolę i zresztą mój partner Marian Josicz, z którym się rozumiemy bez słów. Więc to było dla mnie bardzo ważna rola. Chociaż ona jest dla aktorki w pewnym wieku. No wiadomo, że każda solistka chciałaby zaśpiewać główną partię ze śpiewem, z duetami, z miłością. A tutaj jestem na drugim planie. Ale mam tyle satysfakcji, jak wychodzę na scenę i ludzie się ze mnie śmieją. To, co robię, to jaki mam tekst, to jak gramy na scenie, wcielając się w daną postać, że przynosi mi ogromną satysfakcję i nie mogę się doczekać, kiedy ja wyjdę na scenę i będę i spotkam się z ludźmi, z publicznością. Także to było dla mnie naprawdę, zresztą Artur Hoffman, który reżyserował to przedstawienie, tylko na niego patrzeć i słuchać, to był taki reżyser, który podawał rolę niemalże na talerzu. Bardzo jest ważny reżyser w spektaklu i trzeba mieć reżysera, bo bez tego nie da się. Bo lustro jest najważniejsze. A gdzie jest nasze lustro? Właśnie reżyser. A proszę powiedzieć, bo bardzo często gra Pani z córką na scenie i Pani córka wcieliła się w postać Daisy, już w nieco innej sztuce, w której również Pani nieco wcześniej występowała. 30 lat temu. 30 lat temu. Ja tę rolę wspominam ze szczególną przyjemnością, satysfakcją, bo pan Ryszard Zarewicz był reżyserem wtedy. Och, strasznie mnie gonił. I wyobrażał sobie tak postać, bo reżyser ma do tego prawo, jego wizja jest najważniejsza. Przepraszam, ja może tutaj dopowiem, bo nieco zmieniłyśmy temat. No tak. Mówimy teraz o balu w Savoyu. Balu w Savoyu. Oczywiście. Tak. Bal w Savoyu mój, Boże, nie pamiętam tego roku, ale 30 lat temu. To była wyjątkowa sztuka. Nauczyłam się stepować. Bardzo ciężko pracowałam, bardzo ciężko. I osiągnęłam swój cel. Moja córka miała wtedy 9 lat. Stała za kulisami na każdym przedstawieniu. I wyobraźcie sobie, moi Państwo, gra teraz tę samą postać, tę samą rolę po 30 latach. Ja byłam w szoku. Mówię, Krysia, to jest ewenement. I przyznam szczerze, że zrobiła to bardzo dobrze. Podoba mi się to, co robi. Miała tego samego reżysera, który reżyserował Księżniczkę Czardasza, Artur Hoffman. Wyciągnął z niej wszystko to, co najlepsze i bardzo mu za to dziękuję. Dołączamy się do podziękowań, oczywiście, a przy okazji miała także dobry przykład, bo skoro Pani mówi, że obserwowała Panią jako artystkę grającą na scenie, to myślę, że też mogła sobie powielać poszczególne zachowania, sposób gry. Nie wiem, jak to było, bo ja jej nie uczyłam. Ona jakoś tak, właściwie jak miała zamiar pracować już, jak już była na tyle dojrzała, żeby zacząć samodzielne życie, mieszkałyśmy wtedy razem i ona próbowała różnych zawodów i któregoś dnia przychodzi do mnie i mówi, mama, ja idę do teatru. Zrobiłam bardzo wielkie oczy. Mówię, chcesz? No to idź.
No i poszła. I tak zostało. Powróćmy do pani ról. Przez 40 lat pracy artystycznej naprawdę przewinęło się ich bardzo wiele. Co mi się rzuciło w oczy? Stanisław Moniuszko i Straszny Dwór. Straszny Dwór. Proszę powiedzieć, pamięta pani tę kreację? Pamiętam. Och, dostałam wtedy szkołę. Niesamowitą szkołę. Od pana reżysera. Dostałam rolę starej niewiasty. Ale nie dlatego, że byłam taka stara, bo jeszcze nie byłam taka stara, ale dostałam bardzo trudne zadanie. Proszę sobie wyobrazić, że przez ile ten akt trwał, też drugi akt, pamiętam, słynna scena z wróżbami młodych dziewcząt i ja byłam ich opiekunką. One haftowały, jak ja czuwałam. Jak zasypiałam, przestawały haftować i zajmowały się wróżbami. Więc, drodzy Państwo, przez 40 minut chyba, nie liczyłam, spałam w taki sposób. Mogę zademonstrować? Proszę bardzo. Wiecie, jak to śmiesznie wyglądało? Ja nie mogłam przełknąć śliny, bo w taki sposób przecież nie spałam, bo nie mogłam spać, musiałam czuwać. Wyglądało to bardzo śmiesznie, ale opłacało się, dlatego że na koniec przedstawienia, jak już są ukłony, dostawałam ogromne brawa. Chyba za to, że tak cierpliwie zniosłam te katusze. Naprawdę, drodzy Państwo, spróbujcie, chociaż przez 5 minut czuwać w taki sposób, bez podparcia, z otwartą buzią. Czyli to była jedna z trudniejszych ról? Jedna z trudniejszych ról, naprawdę. Tak pod względem fizycznym? Fizycznym. Czy nie tylko? Fizycznym, bo miałam do zaśpiewania kilkanaście taktów, bardzo nisko. Jestem sopranem, ale kierownik muzyczny zgodził się wtedy, żebym zaśpiewała te partie. I naprawdę miałam ogromną satysfakcję. Ogromną satysfakcję. Moniuszko, Straszny Dwór. Proszę powiedzieć, od kiedy pani śpiewa i od kiedy dowiedziała się pani, zadecydowała pani, że to jest już ten moment, że jestem gotowa na teatr, będę aktorką, będę śpiewaczką, będę solistką? W sumie to nie pamiętam, ale jak zaczęłam studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi, no to już szłam z myślą o tym, że będę śpiewać, będę się kształcić w tym kierunku. No i traf chciał, że musiałam przerwać studia i co robić ze sobą? Poszłam do Teatru Wielkiego, do chóru, spróbować, pośpiewać, ale tam było tak dużo ludzi i tyle głosów, tak mnie przytłaczali bardzo, że nie mogłam sobie poradzić. Ja jestem delikatnym sopranem, lirycznym, a tam było chyba, Boże, żebym nie skłamała, ale naprawdę kilkadziesiąt, 80 osób na scenie w chórze, więc byłam przerażona niemalże. Więc zobaczyłam w telewizji panią Wandę Polańską. Siedziałam, mówię, Boże, muszę tam pracować. I pojechałam do Warszawy. Pani Stanisława Stanisławska była wtedy dyrektorem. Przyjęła mnie po większych... Ponieważ to były zupełnie inne czasy. Kiedyś, żeby pracować w teatrze, w operetce warszawskiej, trzeba było mieć meldunek. Nie mogłam mieć meldunku, bo nie pracowałam. I tak się to wzajemnie wykluczało. W końcu zostałam przyjęta. Zameldowałam się na czasowy pobyt w Warszawie i wtedy mogłam dostać etat. Dostałam etat i byłam w chórze, w zespole. Nie wyobrażałam sobie innej pracy. Nie wyobrażałam sobie. Miałam tyle pracy. Garderoba była na drugim piętrze, więc w pewnej sztuce, która się pod tytułem Król Walca, przebierałam się 8 razy. Biec musiałam na drugie piętro, żeby później zbiec i wyjść na scenę, opanowując swoje zmęczenie. Ale temperament był wtedy, także chęć do pracy ogromna. Miałam tyle pracy i dostałam rolę.
dostałam pierwszą moją w życiu rolę od pana Ryszarda Pietruskiego. Nigdy nie zapomnę tej bajki, bo to była bajka. Bajka o skrzypcowej duszy Augustyna Blocha. Byłam wróżką różą. Śpiewałam w operetce, w moim ukochanym teatrze. I tak to się zaczęło. I wtedy dostałam rolę. Czy wiecie, drodzy Państwo, co to znaczy dostać rolę w chórze? Ogromne wyróżnienie. Nie wiem dlaczego, nie wiem jak. Chyba byłam zdolna. Słyszymy w Pani głosie tyle pasji, tyle emocji, tyle zaangażowania, tyle zainteresowania, a to 40 lat pracy artystycznej. To jest naprawdę, przepraszam za wyrażenie, bardzo ogromny kawał czasu. Proszę powiedzieć, czy w Pani życiu nie pojawiła się nuda? W jaki sposób Pani sobie z tym radzi? Nuda? Jak Pani to robi, że Pani do tej pory się nie znudziła? Zawsze, za każdym razem, jak wychodzę w spektaklu, który to będzie 98, czy 90, czy setny, jestem tak samo podekscytowana jak za pierwszym razem, jak dostawałam rolę. To jest, wyjście na scenę dla aktora jest dla mnie, nie wiem jak dla innych, ale jest świętem, po prostu świętem. Ubieram się elegancko, szykuję się tak, jakbym wychodziła na rendezvous, ale jest to dla mnie bardzo ważny dzień, bardzo ważny dzień. Podchodzę do tego, oczywiście wychodzę, ja, Krystyna Szydłowska, wychodzę z domu, muszę być 45 minut przed spektaklem, czy jeśli biorę udział w drugim akcie, muszę być za 15:18, za 15:06 gotowa do pracy. I zakładam kostium, wychodzę, inspicjent woła, wychodzę i jestem już kimś innym. Nie Krystyną Szydłowską, tylko Anhindlą, księżną Weilersheim w Księżniczce Czardasza, czy starą niewiastą. Przeistaczam się kompletnie. Zapominam, że jestem Krystyna Szydłowska, tam zostawiam wszystko. I wychodzę na scenę. Kocham to. Nie, ja tego nie kocham. Ja bez tego żyć nie mogę. Wyjście na scenę i spotkanie się z publicznością, której nie ma, bo to jest czwarta ściana, ale wiem, że oni tam są. Nie robię... Właśnie jest to trudne do powiedzenia, bo wiem, że oni tam są, wiem, że biją brawo, słyszę to, ale udaję, że tego nie słyszę. Tak jakbym była w czterech ścianach i zachowywała się w domu, w zamku, na sali balowej. No udaję, kłamię, troszeczkę kłamię, ale chcę tak kłamać wiarygodnie, żebyście w to uwierzyli. Kiedy wspomniała Pani o publiczności, chciałabym o to zapytać, bo przecież publiczność jest różna. Występuje Pani dla osób dorosłych, ale również dla dzieci, między innymi w sztuce. One są błogosławieństwem, tak. One występuje tam Pani jako kura. To już właśnie, to jest właśnie pomyłka. Znaczy nie, pomyłka nie. Od premiery byłam kurą, kuropatwą i czarownicą w tym spektaklu. W kocie w butach. Ale ponieważ już czas był na zmianę i oddałam rolę młodszej osobie, moja córka zagrała czarownicę i tę kurę i kuropatwę, a ja odeszłam na emeryturę. Ale jednak ma Pani doświadczenie w graniu dla młodszej publiczności. Dla dzieci. Proszę powiedzieć, czym to się różni? Różni się... Z przyjemnością gram na dzieci. Naprawdę z przyjemnością. I one są... Mówi się, że dzieci są największymi krytykami, ależ bo jednak oczywiście. Nie boją się krzyknąć już w trakcie spektaklu, że coś im się nie podoba. Coś im się nie podoba. Mają odwagę. Proszę sobie wyobrazić, akurat nie ja, bo ja zawsze wszystko umiem na pamięć, ale broń Panie Boże, przestroga dla wszystkich aktorów, nie bierzcie kartki przy dzieciach. Nie bierzcie jakiejkolwiek, bo natychmiast powiedzą, oho, Pani się nie nauczyła, więc umiem wszystko, przy dzieciach umiem wszystko na pamięć. One są, ja od 12 lat biorę udział w comiesięcznych koncertach dla dzieci,
przedszkolach i w szkołach podstawowych, klasy 1-3. Chociaż ostatnio byłam w jakimś miasteczku, gdzie były starsze dzieci. Świetnie się bawią. Mam półgodzinne koncerty dla dzieci w przedszkolach. Co miesiąc z innym tematem. Jeśli to wiosna, to o wiośnie, jeśli zima, to zima, jeśli karnawał, to karnawał, jeśli wakacje, to wakacje. Temat wakacyjny. Uczę się średnio 3 piosenek co miesiąc, nowych. Także ćwiczę pamięć. To jest dla mnie bardzo dobre ćwiczenie. I gram tych koncertów, żeby tak policzyć, od 2004 roku średnio 30 koncertów miesięcznie i przedszkoli jest koło 50, no to proszę sobie policzyć, ile mam koncertów. A mówiąc o współpracy z innymi aktorami, z artystami, nie tylko z aktorami, bo przecież orkiestra, balet, w Księżniczce Czardasza występuje aż 100 artystów. Tak, to proszę powiedzieć, jak wygląda tworzenie takiego spektaklu, jak wygląda praca z taką ilością osób? Jest to specyficzna praca, jeśli chodzi o reżysera, bo musi ogarnąć ansamble. Ansambl ustawić, no to musi być reżyser, który wie, jak pracować, jak ustawić, no przecież ludzie sami no, nie będą się miotać po scenie, bo byłby oczywiście chaos, ale musi ogarnąć to. Nie wiem, jak oni to robią, bo nigdy nie byłam reżyserem. Jeśli jeszcze mogę pracować i dziękuję dyrekcji, że mogę jeszcze pracować, że wychodzę na scenę, że jestem potrzebna. Więc nie wiem, jak oni to robią, ale z doświadczenia, z tych spektakli, które zagrałam, człowiek stoi no i chcąc, nie chcąc widzi, uczy się tego, jak to się powinno robić. Czasem podpowiadam młodym aktorom, którzy prawda, no, nie są jeszcze tak obyci ze sceną. Jeśli słuchają, to bardzo mi miło. Jeśli nie, no trudno, mają swoje. Pani Krystyno, na zakończenie proszę zdradzić przepis dla młodych artystów, którzy są u progu swojej kariery. Jak mają przetrwać, jak mają wytrzymać w tym współczesnym, czasem bardzo trudnym świecie artystycznym? Jak mają wytrwać przynajmniej 40 lat z dobrymi kreacjami na koncie? Choćby nie były to pierwszoplanowe, tak jak pani pięknie wcześniej wspomniała, że dalszoplanowe role również są bardzo, bardzo interesujące. Bardzo. I warto je warto grać. Od samego początku. Najlepiej jak się potrafi. No właśnie, najlepiej jak się potrafi. Moi drodzy, wiecie co? Jeśli śpiewanie i aktorstwo nie jest waszą pasją, to schodźcie ze sceny. To musi być pasja. Bez teatru, mówi się, że teatr to moje życie. Jest coś w tym, naprawdę jest coś w tym, tylko że trzeba rozgraniczyć życie i teatr. Jeśli wychodzę do teatru, to zostawiam swoje problemy domowe tam, na wycieraczce, w domu. Jeśli przychodzę do teatru, nie mogę myśleć o moich problemach, bo wtedy człowiek, no wiadomo, że one są, ale muszę o tym zapomnieć. Muszę o tym zapomnieć, bo nie byłabym tak wiarygodna. No nie byłabym. Byłabym osobą, Krystyną Szydłowską, która ma problemy i no, zostawiam je w domu. Tak samo jak wychodzę z teatru, zostawiam teatr w teatrze. Nie przenoszę go do domu. Bo co by to było, gdybym żyła teatrem w domu? Nie mogłabym ani sprzątnąć, ani ugotować, ani bo artyści... Muszę być w domu kucharką, muszę być w domu sprzątaczką, muszę praczką. No, czyli osobą, pasja, która... i organizacja, tak, oddzielenie tak. Życia na scenie kompletnie. Od życia codziennego. Kompletnie. No. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie w studio, za rozmowę. Gratulujemy w imieniu całej redakcji 40 lat na scenie. Życzymy kolejnych 40, a dla twórców Księżniczki Czardasza kolejnego jubileuszu, kolejnej setki.
kolejnych 100 spektakli. Bardzo sobie tego życzę i wszystkim kolegom. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję a Państwa bardzo. Zapraszam na kolejny odcinek. A jeszcze dodamy, że na zakończenie czekają na Państwa zdjęcia. Krótki pokaz zdjęć właśnie kadrów ze spektaklu Księżniczka Czardasza, w którym Pani również wystąpiła. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na materiał.